Noworodek cudem odnaleziony w São Paulo. Tylko szybka reakcja sąsiadów na niepokojące dźwięki dała mu szansę na przeżycie. Nietypowa akcja ratunkowa miała miejsce w Brazylii. Noworodek, którego znaleziono w São Paulo, to klasyczny przykład cudu i tego, że nie warto być obojętnym. Sąsiedzi, których zaniepokoiły dziwne dźwięki, uratowali życie niewinnemu dziecku. Ta akcja ratunkowa przejdzie do historii. Policja została wezwana przez grupkę sąsiadów, którzy od jakiegoś czasu słyszeli niezwykle cichy płacz dziecka. Nie był to rozdzierający krzyk, a jedynie lekkie kwilenie, które jednak nie uszło uwadze lokalnych mieszkańców. Być może właśnie to zadecydowało o dokonaniu niezwykłego odkrycia, którego już kilka minut po przybyciu na miejsce dokonał patrol policji. Chociaż wydaje się to zupełnie niemożliwe, to czterech funkcjonariuszy, którzy 29 lutego brali udział w zgłoszeniu, nie byli przygotowani na to, co zobaczyli, kiedy odsunęli płytę pełniącą funkcję zabezpieczającą zejście do kanału ściekowego. To musiał być widok, który mrozi krew w żyłach i odbiera wiarę w ludzkość. Alessandro, Rafael, Bernini oraz Isidorio to policjanci, którzy po zajrzeniu do ścieków ujrzeli małe ciałko owinięte w foliowe torby. Dziecko cudem wydawało z siebie cichutkie dźwięki. Obraz ten rozdzierał serce wszystkich zebranych. Porzucona pociecha ubrudzona była fekaliami i na pewno miała problem ze złapaniem tchu w związku z tym, jakim tworzywem została owinięta. Nie czekano długo, aby podjąć kolejne kroki i po sprawdzeniu podstawowych funkcji życiowych maluszka szybko przetransportowano do pobliskiego szpitala, aby tam dokładniej zbadać znalezisko. Dzisiaj grzeje, 1. Justyna Kowalczyk zniknęła. Walczy z okropną chorobą 2. Kazała mu zgasić światło przed intymnym zbliżeniem. Po wszystkim je zapalił, a widok odebrał mu mowę. Niesamowita wola przeżycia. W szpitalu noworodek poddany został dokładnym badaniom i lekarze z niedowierzaniem stwierdzili, że pomimo tak dramatycznego porzucenia nie ma on żadnych niepokojących objawów czy problemów zdrowotnych. Maluch w placówce został umyty i brany w normalne ubrania, a lekarz ocenił, że na świat przyszedł około 20 dni wcześniej. Akcja ratunkowa została opisana w mediach społecznościowych i z miejsca zyskała rozgłos. Czterej bohaterscy funkcjonariusze doglądają od czasu do czasu dziecka i są szczęśliwi, że zdążyli na czas, by uratować jego życie. Z miejsca wszczęto śledztwo odnośnie usiłowania popełnienia zabójstwa. Rodzice dziecka nadal pozostają nieznani i są poszukiwani przez lokalną policję. Źródło: facebook.com/policja-militar-do-estado-de-sao-paulo. Najlepsze newsy dnia. Źródło: fakt. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.